1943, który się nazywa Bofoto, myślę sobie, to dzisiaj pomyślałem o tym, że w sumie jestem niezłym szczęściarzem, że dostałem w prezencie taki program do prowadzenia, do którego mogę zaprosić kogo chcę. No i spełniam takie swoje marzenia i zapraszam ludzi, których bardzo chciałbym poznać i mam bardzo dobry pretekst do tego, więc dzisiaj zaprosiłem Krzyśka. Przed Państwem, przed Wami Krzysztof Ślęzak. Spotkaliśmy się raz na Openerze, zamieniliśmy może trzy zdania i po tym spotkaniu zajrzałem na Twojego Instagrama. No i to jest właśnie to, to jest chyba to kolekcjonowanie zachwytów, bo bardzo mi się spodobały Twoje zdjęcia, głównie te zdjęcia, które robisz nocą, grę świateł i to, jak one na mnie działają. No działają w taki sposób, że chce mi się je oglądać, chce mi się do nich wracać i też bardzo chciałem poznać Ciebie, więc bardzo się cieszę, że zgodziłeś się tutaj przyjść i pogadajmy o fotografii po prostu. Super, cieszę się i bardzo dziękuję za zaproszenie. To mnie jest równie miło, może nawet bardziej. Jak to się zaczęło u Ciebie? Kiedy? Bo już doszliśmy do tego, że każdy miał podobne początki, to znaczy zaczęło się od klasycznego polskiego sprzętu gdzieś we wczesnej młodości. I jak to się później u Ciebie zmieniało, powiedz? A u mnie to się zaczęło właśnie gdzieś tak w okolicach liceum. Mhm. A moi rodzice robili sobie tam w sposób amatorski zdjęcia, ale tak mieli swoją ciemnię i... A, to fajnie. I mieli cały sprzęt, no i ja sobie gdzieś tam ten aparat od nich podkradłem, że tak powiem, przywłaszczyłem. No i robiłem jakieś zdjęcia, ale to były totalnie jakby randomowe rzeczy, nie wiedziałem co do czego służy za bardzo. Okay. Przysłona mi się kojarzyła z tym, że po prostu ściemnia zdjęcie i tyle. Mm-hmm. I to była jakby moja wiedza wtedy na temat fotografii. I zrobiłem sobie wtedy nią parę klisz, pojechałem na studia. I jakoś specjalnie o tym nie myślałem, tylko wtedy jeszcze, znaczy on dalej funkcjonuje, taki portal Flickr fotograficzny. I tam trafiłem na zdjęcia takiego gościa, który się nazywa Benoit Palais. Ja zawsze o tym wspominam, bo to jest gość, który sprawił, że w ogóle te zdjęcia robię. I on był prekursorem, moim zdaniem. Tak mi się to po prostu składa gdzieś na linii czasu. To był gość, który fotografował obcych ludzi na ulicy. I on był chyba przed tymi wszystkimi Humans of New York, Humans of you name it. I to był gość, który zaczepiał obcych ludzi, którzy wyglądali w sposób ciekawy, nie według jakiegoś tam ogólno przyjętego kanonu piękna, byli ładni, tylko po prostu byli charakterystyczni. To była na przykład dziewczyna cała piegowata albo jakiś starszy gość z lekko zdeformowaną twarzą, ale on ich fotografował w tak piękny sposób, że miało się wrażenie, że to zdjęcie jest przestrzenne w zasadzie. I bardzo przykuwało, bo każdy z tych portretów był po prostu, to był kontakt wzrokowy z obiektywem. I wtedy stwierdziłem, że chciałbym robić takie zdjęcia. On sobie to gdzieś tam wcześniej przygotowywał, że miał miejsce, zaczepiał kogoś, przyprowadzał. Ja miałem okazję go poznać parę lat później, przy okazji wystawy i wtedy zrozumiałem w ogóle, dlaczego, na czym to polega, bo to był gość, u którego pojęcie jakiegoś dystansu chyba i... nie wiem, jakiejś takiej bariery, nie bał się po prostu podejść do każdego. Byliśmy, jak go wiozłem przez Polskę, on wracał ze swojej wystawy na Ukrainie, mu zaproponowałem, że go przewiozę, bo strasznie go chciałem poznać i my poszliśmy do klubu w Krakowie. I jeżeli tam było 200 osób, to jestem przekonany, że on rozmawiał z każdym. Okay. To no był właśnie. Taki gość. Ale to trzeba mieć, widzisz, jakąś otwartość. Ja mam coś takiego, że lubię zaczepić kogoś, na przykład, nie wiem, zaintryguje mnie w jakiś sposób, ale muszę przełamać ten wstyd, nie mam jakiejś takiej swobody. Jak ty masz z tym? Wiesz co, to jest różnie. Troszkę mi się to zmieniło w momencie, jak pojechałem właśnie do Azji. To był rok 2017, wtedy zacząłem sobie, tak jak chwilę rozmawialiśmy wcześniej, to wtedy też zacząłem sobie prowadzić kanał na YouTubie, który tam jest chwilowo zawieszony, ale tam było to o wiele prostsze, bo jesteś jakby w totalnie innym miejscu, nic ci nie przypomina niczego i człowiek jest jakby śmielszy, tak mi się wydaje. Poza tym ludzie tam są też troszeczkę inni, bo miałem na przykład tak, że fotografując sobie jakieś osiedle w Hongkongu,
to zdarzało mi się, że podchodził do mnie pan, który na oko miał ze 100 lat i sam mnie pytał, co robię, jakim aparatem fotografuję, bo on to 60 lat temu fotografował tym i tym i to było absolutnie super. I wydaje mi się, że pod tym względem jakby tamta część świata jest zdecydowanie bardziej otwarta na to. Tak samo jak byłem na Filipinach, no to tam byłem tam przez półtora miesiąca i praktycznie codziennie fotografowałem jakieś osoby spotkane na ulicy i ani razu mi się nie zdarzyło, żeby ktoś mi powiedział, że sobie tego nie życzy, no nie? No i to jest fajne. Znaczy, to jest duży potencjał, bo tak jak oglądam twoje zdjęcia, to sporo zdjęć masz rzeczywiście z Warszawy i z Lublina, ale jest ich mnóstwo z twoich podróży. Mhm. I to jest tak, że często jesteś w podróży, czy cały czas jesteś w podróży? Znaczy, jakby podróżowałem bardzo dużo, tak jak rozmawialiśmy też chwilkę wcześniej. Bardzo dużo podróżowałem, zanim się zaczęła pandemia, to tak jak większość ludzi. Potem jakby bardzo mocno wbiłem się w to, żeby jakby... Pandemia sprawiła, że przez chwilę ludzie robiący zdjęcia, ogólnie no jakby wszyscy praktycznie mieli problemy z pracą przez chwilę jakąś. No tak. I potem skupiłem się na tym, żeby jakby sobie to poodbudowywać, jakieś kontakty i rzeczy związane z pracą i nie było za dużo czasu na te podróże. Potem się tam wydarzyło parę jakichś moich osobistych sytuacji z powodu których nie mogłem wtedy tego zrobić, ale bardzo tęsknię za tym okresem i przymierzam się do tego, żeby wrócić do podróżowania. Bo na razie to było bardziej takie podróżowanie po Polsce, bo ja dużo jeżdżę jakby fotografując, ale teraz było to po prostu bardziej lokalnie niż kiedyś. Widzę, że masz dużo, dużo koncertów też, jakby podążasz za jakimiś artystami, czy tak zdajesz się na to, co się przydarzy? Z koncertami to jest tak, że ja w ogóle od zdjęć koncertowych jakby zacząłem. To były pierwsze moje jakby takie, nazwijmy to, profesjonalno-zawodowe rzeczy, bo mieszkając właśnie w Lublinie, jak już stwierdziłem, że jednak chciałbym z tą fotografią gdzieś związać swoją przyszłość i kupiłem sobie wtedy Nikona D90, to był mój pierwszy aparat. To pierwsze moje zlecenia, nazwijmy to, znaczy ciężko to nazwać zleceniem, bo to nie dostawałem za to pieniędzy, ale pracowałem do takiego portalu, który miał rozlokowanych fotografów w różnych częściach Polski. I oni, między innymi ja, robiliśmy relacje z imprez, z koncertów, a w związku z tym, że jakby nie płacili za to, to my mogliśmy sobie wybierać, na co chcemy chodzić, bo jakby nie mogli od nas nic wymagać, więc był bardzo to dobre. Wtedy, w sumie spoko deal, no. Wtedy był to układ idealny. No i wtedy zacząłem robić koncerty i obecnie, no my się poznaliśmy jakby w ogóle na openerze, a taką moją stałą współpracą jest praca z Kają i jeżdżę w trasy z Kają i z Bregowiczem. No to jest fajne. Czyli to myślę sobie, że taki zupełnie inny rodzaj więzi się buduje wtedy, nie? Jak spędza się czas z takim artystą, on też więcej chyba na więcej pozwala. Tak sobie myślę. Tak, to w ogóle mi się wydaje, że już na takim jakby etapie to jakby bazuje tylko i wyłącznie na zaufaniu i na... No to jest tak jak budowanie po prostu każdej relacji. Jasne. Jeżeli ci ktoś zaufa, to po prostu zupełnie inaczej się funkcjonuje. A właśnie, jak masz? Czy robisz zdjęcia takim przypadkowo spotkanym ludziom, czy wolisz na przykład robić zdjęcia właśnie ludziom, których znasz? A wiesz co? No to nie ma totalnie reguły. W ogóle ciekawą rzecz kiedyś zauważył mój znajomy, że u mnie w ogóle patrząc na mojego Instagrama na przykład, można nawet na podstawie tych zdjęć, jakie się pojawiają, można nawet zidentyfikować, jaki ja miałem kiedy nastrój i moment w życiu. Jest coś takiego rzeczywiście, że tak próbowałem się zastanowić, jak czy da się jakoś nazwać tę twoją fotografię. Przez chwilę pomyślałem sobie, a to jest taka fotografia uliczna, reportażowa, a później mówię, nie, no bzdura, to kompletnie nie jest tak. Więc to jest troszeczkę, to jest super, to jest coś, co jest uwodzące moim zdaniem, że jakby wymykasz się troszeczkę tym, żeby cię gdzieś zaklasyfikować, no bo to nie jest ani tylko portret, ani tylko koncertowa, ani tylko fotografia uliczna. Więc to jest coś, co mnie zaintrygowało właśnie w tym twoim Instagramie. I ja się w ogóle długo nad tym zastanawiałem kiedyś. No bo tam jest jakby eklektyzm totalny, nie? I kiedyś się nad tym zastanawiałem, czy nie zrobić sobie jakby dwóch osobnych Instagramów na takie rzeczy, powiedzmy, nazwijmy to zawodowo-komercyjne,
i na takie rzeczy totalnie prywatne, łącznie z, nie wiem, nawet ze swoimi po prostu zdjęciami w jakichś tam różnych okolicznościach. Ale rozmawiałem o tym z kilkoma moimi znajomymi i mówili, że absolutnie nie, że to jest właśnie super, bo jakby więcej można z tego po prostu wyczytać. A ja też nie lubię chyba, nigdy nie chciałem się zaszufladkować w jakikolwiek sposób i naprawdę robię bardzo różne rzeczy, bo teraz na przykład wczoraj, przedwczoraj razem z moim kolegą kręciliśmy filmy dla Modivo. Ja też pracuję jako operator, jako montażysta, no jakby potrafię sobie zrobić film od A do Z sam. W weekend byłem na Podlasiu i kręciliśmy teledysk dla moich znajomych. W zeszłym tygodniu byłem w Lublinie i tam współpracuję z dwoma restauracjami, robiłem zdjęcia jedzenia. Wspaniale, a my się poznaliśmy człowiek renesansu. Dwa tygodnie temu na Openerze. Znaczy tak. To jest takie, z jednej strony to jest super, ale też czasami się zastanawiam, czy to nie jest tak, jak wiesz, że jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, bo ale to jest jeszcze takie drugie powiedzenie. To wiesz, no jeszcze kwestia jest, że tak powiem tutaj, efektu, który widzisz. Mhm. No, masz zdokumentowane to, czy to jest dobre, czy to nie jest dobre, w sensie czy się podoba, czy to się nie podoba. Jasne, ale właśnie niektórzy ludzie mam wrażenie, że mają też problem z tym, że jak nie potrafią cię wsadzić do jakiejś szuflady, to się zaczynają gubić, nie? Trzeba im to zostawić chyba, no. A no, to jest druga rzecz. No, to jest niezłe. Nie, bo o czym sobie pomyślałem, to jakby, bo też widzę, że jest, wiesz, fotografia reklamowa, jest dużo plenerów i to jest fajne, że tak sobie pomyślałem, że jak się zajmujesz zawodowo fotografią, to w pewnym momencie zaczynasz się specjalizować w czymś. Mhm. Przynajmniej ja jako amator tak sobie o tym myślałem. A tu jest jakby tak, że ten twój Instagram trochę przeczy temu założeniu i widzę, że jest odwrotnie i to jest fajne. A co do podróży, co planujesz teraz? A wiesz co, planuję jeszcze z takim moim kolegą jednym, Wojtkiem Koziarą, którego serdecznie pozdrawiam. Ja kojarzę. To myślimy nad takim wyjazdem, ale nie wiem, czy jest sens mówić o tym, dopóki to nie będzie tak, wiesz, przypieczętowane, bo też mieliśmy, w sumie to chcemy zreaktywować poniekąd pomysł, który mieliśmy właśnie 2 lata temu, ale ze względu na to, że się rozhulała zaraza ogólnoświatowa, nam nie wyszedł, więc teraz wolę po prostu o tym nie mówić, żeby nie zapeszyć, ale strasznie mnie ciągnie właśnie gdzieś tam na wschód. Że na pewno chciałbym prędzej czy później zobaczyć Amerykę Południową. To jest coś, co mnie totalnie jakby kręci. Azja, to Azję uwielbiam. Chciałbym Indie i totalnie wysoko na mojej liście jest jeszcze Tajwan. To brzmi bardzo dobrze. No nic, no to super, żeby to wszystko się poudawało, bo prawdopodobnie przywieziesz stamtąd dobre zdjęcia. Tak, no bo właśnie tak jak gadaliśmy, to ostatniego właśnie takiego jakiegoś fajniejszego, nie licząc jakichś tam mniejszych wyjazdów, no to ostatniego takiego większego tripa to miałem gdzieś w 2019, a ja strasznie lubię po prostu gdzieś wyjechać i się tego odciąć na miesiąc co najmniej, bo wtedy mam wrażenie, że jak jesteś gdzieś tydzień albo dwa, to jeszcze jesteś turystą, a jak już przekroczysz tą linię 3 tygodni, miesiąca, tak jak byłem na przykład właśnie w Hongkongu i w Chinach, to wtedy było ponad 2 miesiące, to najfajniejsza rzecz, najfajniejsze uczucie, jakie miałem, to poleciałem po miesiącu z Hongkongu do Pekinu, tam siedziałem jakiś czas i musiałem wrócić z Pekinu po 3 tygodniach do Hongkongu, zabrać rzeczy, żeby wrócić do Polski. I jak wysiadłem na lotnisku w Hongkongu, wsiadłem do jednego autobusu, nie sprawdzając nic w telefonie, w GPS-ie i się przesiadłem z jednego autobusu do drugiego. Dojechałem do miejsca, w którym mieszkałem i poszedłem do sklepu i pani w sklepie się mnie zapytała, gdzie mnie nie było, znaczy gdzie byłem, że mnie nie było tak długo. Aha. To się poczułem, wiesz, tak jakby już jesteś już wklejony okay. Lekko i to jest jakby super, nie? A właśnie, bo tak mi się teraz skojarzyło, może być podróżowanie i podróżowanie, to kiedy jesteś turystą, a kiedy już nie jesteś turystą. Z taką książką, zresztą jedną z moich ulubionych, powiedział mi Wróżbita, napisaną przez Tiziana Terzaniego. W momencie, kiedy, no skracając historię, nie mógł podróżować, czy też nie chciał samolotami, tylko podróżował po lądzie wszystkim, czym się dało i powiedział, że mimo tego, że wcześniej już przez wiele lat był korespondentem
Der Spiegel zresztą, na terenie Azji, to dopiero wtedy przez ten rok tak naprawdę poznał ludzi i Azję, kiedy nie poznawał miejsc z perspektywy lotniska, tylko z perspektywy po prostu bycia w tym procesie podróży non-stop i no, musiał się gdzieś przedostać, nie wiem, tu łódką, tu skuterem i wtedy była szansa na jakąś dłuższą rozmowę i w ogóle poznanie kogoś, nie? Że to jest chyba ciekawsze. To jest jedna rzecz, a druga rzecz jest taka, że mi się wydaje też, że zupełnie inaczej się poznaje dane miejsce, jak się podróżuje samemu. Dopiero w tym roku się o tym przekonałem, muszę ci powiedzieć, ale bardzo mi się to spodobało. Że to jest jakby zupełnie inna jazda. Jakby większość tych właśnie jakichś tam większych swoich podróży ja odbywałem sobie sam. I gorąco wszystkim polecam, jak macie tylko okazję. Bo nawet biorąc za przykład wejście do jakiejkolwiek restauracji, czy do jakiegokolwiek baru, czy zjedzenia czegokolwiek, to jak jesteście z kimś na takim wyjeździe, to pomimo tego, że jesteście w obcym miejscu, jesteście w stanie się zamknąć w jakiejś takiej bańce razem z tą osobą, z którą jesteście, a tutaj, żeby przetrwać, to musicie wejść po prostu w interakcję z ludźmi. No to jest ekstra. I poza tym mnie też bardzo się spodobało to, że jakby wszystko się dzieje, być może to jest odrobinę egocentryczne, nie wiem, ale że wszystko się dzieje w takim rytmie, jak chcesz, nie? Że jesz w miejscach, w których chcesz, tak. Gadasz z tymi ludźmi tak. I tyle czasu, ile potrzebujesz tak. I to jest świetne, jak to jest zgodne z takim wewnętrznym rytmem. Tak, i nie ma czegoś takiego, żeby ja też jakby nie za dużo planuję na takich wyjazdach. No właśnie chciałem cię o to spytać, to było następne pytanie. A, okej. Właśnie, czy planujesz podróże? Czy jest tak, że zdajesz się na to, żeby, nie wiem, kupić bilet w jakąś stronę i improwizować na miejscu? Ja robię tak przeważnie, jak lecę w ogóle z tymi 2 miesiącami, to ja poleciałem na tydzień, nie? Tak jakby założył, że zostałem 2 miesiące. Ale nawet jak gdzieś lecę, to przeważnie robię tak, że sobie zaklopuję, nie wiem, jakiś hostel na 2 dni, a potem zobaczę, co się stanie. Tak jak byłem na Filipinach, no to tam zaklepałem sobie hostel na 2 dni, poznałem sobie gościa wcześniej na Instagramie, który tam robi zdjęcia i umówiłem się z nim, że jak przylecę, to się spotkamy w jakimś barze też z jego znajomymi. Ja po prostu ich zapytałem, gdzie oni jeżdżą, gdzie Filipińczycy jeżdżą na wakacje na Filipinach, żeby się po prostu odciąć. Najlepiej. I wydaje mi się, że wiadomo, można sobie tam założyć jakieś rzeczy, które na pewno by się chciało zobaczyć, ale pozostawienie sobie takiego dużego pola wolności sprawia, że zaczynasz słuchać ludzi na miejscu, oni cię gdzieś nakierują, oni cię gdzieś wyślą, a jak masz zrobiony plan rzeczy, które masz tam gdzieś do odhaczenia, to prędzej się rozczarujesz, bo na przykład ci się czegoś nie uda, a mając mniej rzeczy, które koniecznie muszę zobaczyć, to najczęściej się po prostu miło zaskoczysz i zobaczysz coś, czego nawet jakbyś szukał, siedząc w totalnie innej części świata, byś nie znalazł. To jest niezłe. Ja właśnie czasami działam na przekór, że ktoś mówi, że coś trzeba, a czy wiesz, jest tak, ci wszyscy, którzy radzą, co trzeba zobaczyć w tym miejscu. Oczywiście biorę to pod uwagę, ale czasami robię, nawet wielokrotnie robię tak, żeby tego nie widzieć, żeby też sobie dać pretekst do tego, żeby tam jeszcze wrócić na przykład. Więc to jest może nie metoda, ale coś, co czasami się zdarza u mnie. Jesteś ambasadorem takiej marki, czego pewnie większość ludzi ci zazdrości wprost albo gdzieś po cichu. Może tak być. Słucham? Może tak być. Może tak być. Mamy wspaniały aparat marki Leica. Rozumiem, że to jest jakieś spełnienie marzeń w pewnym momencie dla fotografa, tak, nie? No, dla mnie to był zawsze święty graal. No. I to jest po prostu ogromny zaszczyt przede wszystkim i ogromna przyjemność, bo no odkąd zacząłem robić zdjęcia, no to Leica była taka, że ale fajnie by było kiedyś ją w ogóle potrzymać w rękach, a o tym, że będę ambasadorem, to mi się nawet nie śniło. Że i to tak było jakieś totalne zaskoczenie dla ciebie? Tak, bo to też wyniknęło z tego, że ja już gdzieś tam powoli zaczynałem myśleć o tym, że może by sobie kupić ten sprzęt i właśnie planowałem jakiś wyjazd i napisałem do chłopaków, czy byłaby szansa go po prostu wypożyczyć. No i dostałem odpowiedź, czy mogę przyjść następnego dnia na spotkanie, bo chcieliby ze mną porozmawiać, no i tam już... Zabrzmiało poważnie. Się okazało, że chcą, żebym bardzo by chcieli, żebym po prostu był tam.
Ale też to mi się spodobało, zaintrygowało mnie, co powiedziałeś przed, na moment przed tym, jak tu weszliśmy, a propos zdjęć robionych telefonem. Że to jest tak, że to jest akurat motyw, który się tutaj przewija w tym programie. Jak rozmawiałem z Dominiką, naszą wspólną znajomą, i z Lidką Popiel tak samo, że obecnie jest tak, że wszyscy mamy całkiem niezły sprzęt do fotografowania cały czas przy sobie, nie? Że tak na dobrą sprawę wszyscy jesteśmy fotografami i możemy opowiedzieć jakąś historię, bo wszystko jest o tym właściwie, o opowiadaniu historii. I teraz jak sprawnie, jak interesująco nam się uda ją opowiadać, no to sprawia, że jesteśmy wiarygodni, interesujący albo nie. Jak to jest? Rzeczywiście uważasz tak, że wszyscy, każdy może zostać fotografem? Przecież tak. Czy to już jest po prostu? Nie, no to bym był jakimś bucem, jakbym powiedział, że nie każdy. Okay. Myślę, że każdy. To jakby teoria głosi. No. Że możesz być kim chcesz, jeżeli będziesz to robić 10 tysięcy godzin, tak? Tak, to zostaniesz zawodowcem. Tak samo jak ja moje, jakby, jak się mnie na przykład ktoś pyta, czym się różni profesjonalista od amatora, jeżeli chodzi o fotografię, to tylko tym, że profesjonalista bierze pieniądze. No tak. Bo znam wielu ludzi, którzy po prostu zajmują się tym profesjonalnie i nie wszyscy są jakimiś wirtuozami, za to znam bardzo wielu ludzi, którzy się uważa za amatorów, a są totalnymi geniuszami, jeżeli o to chodzi. Więc to jest dla mnie to jest różnica pomiędzy profesjonalistą a amatorem i biorąc jakby to, co powiedziałem, to wydaje mi się, że każdy może być. No każdy nie, każdy nie. Mi się wydaje, że to już tak jest, no rzeczywiście. A co najlepiej, co najbardziej lubisz fotografować? Ludzi. Ale także portrety, czy po prostu? Portrety. Okay. Bo ja tak mam, że portrety zdecydowanie. Ale pytam, bo wiesz, bo myślę sobie, że to się jednak, nie wiem, czy to jest inny rodzaj koncentracji, czy też uwaga w innych miejscach, no bo jak fotografujesz ludzi, no to ten fokus jest jasny, nie? Ale jak na przykład jesteś na koncercie, to musisz mieć tę uwagę, tak sobie to wyobrażam, bo nigdy tego nie robiłem, w wielu miejscach, nie? Że masz jakąś taką większą, jest to większe spektrum możliwości, że coś ciekawego się wydarzy, nie wiesz dokładnie gdzie, nie? Znaczy, to też wszystko zależy od podejścia, bo tak naprawdę znaczy ja najbardziej lubię portrety, bo w tym jest taka intymność też, jakby poznanie drugiego człowieka, ludzie sobie, to są takie czasy, że ludzie coraz rzadziej sobie patrzą w oczy przez dłuższą chwilę, a jednak jak robisz komuś portret, to gdzieś tam też musisz go poznać, mam wrażenie, że zupełnie inny portret jest wtedy, jak masz ochotę kogoś naprawdę poznać i on się przy tobie poczuje swobodnie, to wtedy masz po prostu dobry portret. Czy trzeba trochę czasu ze sobą spędzić? Wydaje mi się, że tak. Ja tak w ogóle, jeżeli mam na przykład okazję do tego i przy jakichś współpracach, które mają szansę potrwać chwilę dłużej, że nie jest to gdzieś, że przychodzisz na miejsce i masz na przykład na to 15 minut, żeby coś zrobić i sobie pójść, tylko jeżeli masz trochę więcej czasu, to ja zanim dojdzie do samego zrobienia zdjęcia, staram się po prostu jak najwięcej z tym człowiekiem porozmawiać albo ludzi po prostu do siebie przyzwyczaić, tak jak współpracuję sobie na przykład albo z jakąś restauracją, albo jadę na jakiś festiwal i to bardziej chcę się przez chwilę stać jakby częścią życia danej osoby, żeby ona się do mnie przyzwyczaiła, zanim ja zrobię to zdjęcie. Bo efekt masz totalnie różny, nie? No, tak myślę. Tak myślę. Więc to jest super. Jakby moim zdaniem to jest najfajniejsze z mojej perspektywy w fotografii. To jest, ja to zawsze powtarzam, że dla mnie jest najważniejszy człowiek i to nie tylko ten stojący jakby przed obiektywem, ale też wszyscy ludzie, których poznałem dzięki temu w ogóle, że robię zdjęcia. Bo ja też nie pojechałbym w wiele tych miejsc, wiele historii w moim życiu by się nie wydarzyło, gdybym nie robił zdjęć. Nie powstałyby jakieś dziwne kontakty i połączenia, które by mnie doprowadziły w te wszystkie miejsca. Bo to jest wszystko jakby, tak jak mówiliśmy, no nie ma przypadku, ale są też pewne jakieś takie ścieżki, które gdzieś tam się łączą i nawet tak się przeprowadziłem do Warszawy i robiłem wtedy film dla takiego barbershopu. Tam poznałem mojego znajomego, który już fotografował openera. Ja openera zacząłem fotografować i robiłem, to teraz był mój czwarty opener czy piąty. To ja na openerze znalazłem się w ten sposób,
że ktoś wypadł z załogi, potrzebowali kogoś na zastępstwo. Mój kolega tam robił zdjęcia, więc zadzwonił do mnie dzień wcześniej, czy nie przyjadę. Powiedziałem, że spoko i zostałem na 5 lat. Na Openerze poznałem chłopaka, który potem organizował trasę Kai Bregowicza, a pojechałem w tą trasę i zostałem na 5 lat. I to są po prostu, wiesz, i jakby... To jest też super, że wiesz, no, to wszystko by się nie wydarzyło, jakbyś nie miał tego rodzaju otwartości w sobie, nie? Że, to prawda. Że jedziesz gdzieś na tydzień, a zostajesz 3 miesiące. Tak, idę gdzieś i zostaję na 5 lat. No, właśnie. A co cię najbardziej... Także wiesz, nie zapraszaj mnie do domu, nigdy. Pójdę na kawę. Zastanowię się. Słuchaj, a co cię najbardziej zaskoczyło? Jak miałeś na przykład jakieś... taką historię, która, no nie wiem, masz jakieś wyobrażenie, nie? Gdzieś jedziesz, masz jakieś wyobrażenie o miejscu albo o człowieku i jak już doszło na przykład do spotkania, czy już byłeś na miejscu, że okazało się, że to jest zupełnie odwrotnie. Wiesz co, to jest jakby nieodłączna część chyba tego, co... no to mógłbym powiedzieć o festiwalach na przykład i o poznawaniu różnych artystów. To mógłbym na pewno powiedzieć, jak zaczynałem swoją gdzieś tam, nazwijmy to, przygodę z fotografią i fotografowałem dużo muzyki i fotografowałem na przykład, nie wiem, czy tu się komuś narażę, czy nie, ale bardzo dużo słuchałem polskiego rapu na przykład kiedyś. Zanim nie zacząłem fotografować jakby raperów, ale to się jakby zmienia, jakby podejście ludzi się zmienia. No ale wtedy, no to kilku, nie będę ich wymieniał, przestałem ich słuchać, jak ich poznałem. Za to, tak jak poznałem na przykład na Openerze Post Malona, to kojarzysz jakby postać. No to jest gość, który zamykał festiwal, a był po prostu tak miłym i serdecznym człowiekiem, że nie spodziewałem się, że jakby... Będąc, no on chyba pobił w ogóle, z tego co wiem, rekord sprzedaży płyty Michaela Jacksona, albumu History z 1984 roku, tą płytą Beer Bongs and Bentleys, więc jakby biorąc pod uwagę, jak wygląda świat, miał prawo się już trochę odkleić od realiów, a był totalnie skromnym, miłym gościem, więc są zaskoczenia i w tą stronę. Miasto. To jak byłem na, to jeżeli chodzi o miejsca, no to jak byłem na, pojechałem, poleciałem na Islandię i spędziłem tam w sumie tydzień, ale byłem na tej czarnej plaży, na klifach, nie wiem czy byłeś na Islandii. No to tam przeżyłem coś takiego, że tam masz czarną plażę, jest klif, na którym jest, tu jest w ogóle zdjęcie z tego miejsca, z taką latarnią morską. No to ja tam wyszedłem i widok był taki, że ja płakałem, jakby oczy, znaczy łzy mi zalały po prostu policzki jakoś tak totalnie, nie byłem w stanie tego kontrolować, bo widok był tak abstrakcyjnie piękny, więc jakby tak, zdarzyłem się parę razy. Super. Zaskoczyć. Nie wiem, czy gdzieś tutaj będzie to zdjęcie. No właśnie, próbuję. To jest super. To w ogóle a propos właśnie jeszcze takich zaskoczeń, to właśnie sytuacja z Red Hot Chili Peppers. A jak właśnie byłem... Mój syn cię teraz słucha. Rozmawiamy, wiesz, o Red Hot Chili Peppers. Nie wiem, czy jesteś zainteresowany, możesz posłuchać. No to mnie na przykład zaskoczyło to, że oni nie chcieli być w ogóle sfotografowani na przykład wszyscy razem. Ciekawe. Ale co, nie lubią się, czy o co chodzi? Wiesz co, nie wiem, no, ale wyglądało to z boku tak, jakby byli po prostu już firmą, no nie? Okej. Że tam każdy był w osobnym namiocie i tak dalej. No, także, ale to zdjęcie jest jednym chyba z moich ulubionych, jeżeli chodzi o to barwna postać, nie? Tak. Niezły gość. A jakbyś miał coś, o widzę tutaj też są bardzo ciekawe... To Hong Kong jest. Super kolory. To walki kogutów na Filipinach. To jest ciekawe miejsce, to jest, o, to też jest ciekawe miejsce. To poprzednie to był w ogóle w Cebu na Filipinach, to był cmentarz chiński, który jest w ogóle zamieszkały przez ludzi. W ogóle Martyna Wojciechowska kiedyś też chyba robiła o tym program. To tam masz całe miasto, po prostu ludzie mieszkający na nagrobkach na starym chińskim cmentarzu. To co mnie tam zadziwiło, to to, że oprócz tego, że tam nawet było karaoke w jednym nagrobku, to były zrobione przedszkole. No, ale myślę sobie, że to wiesz, z tym oswajaniem śmierci to chyba w naszej kulturze jest tylko taki kłopot, nie? Że to tam wygląda chyba inaczej. No tak, no bo u nas śmiercią się straszy wszystkich, a tam jakby jest to... Naturalna kolej rzeczy.
Zobaczę, ile my mamy. No, już jesteśmy po czasie. Gada się super, ale niewykluczone, że uda się spotkać jeszcze raz w tym naszym cyklu. Ja byłbym zadowolony. Jakbyś miał coś poradzić tym właśnie ludziom, którzy zaczynają fotografować, to co byś mi powiedział? Co ja bym im powiedział? Jedna porada? Jak sobie założycie Instagrama, to moja porada jest taka, nie róbcie sobie jednolitego feeda. Okay. Bo wiem, że kilku... po pierwsze to bym się jakoś specjalnie tym nie... Bo ja w ogóle wpadłem w taką pułapkę w pewnym momencie. I jakby to jest coś, co totalnie odradzam, że miałem taki okres, to było ze 3 lata temu, kiedy faktycznie się zastanawiałem, że może czy to będzie pasować do tego, czy to będzie miało jakoś tam... I zacząłem myśleć bardziej pod kątem tego, co może dobrze gdzieś tam zadziałać w internecie, a to jest totalny bullshit, no nie? Róbcie jakby po swojemu to, co czujecie i nie starajcie się być kimś, kogo gdzieś obserwujecie po prostu w internecie. No i to jest super zakończenie naszego programu. Świetnie się z tobą gadało. Dziękujemy wam za spotkanie. Moim gościem był Krzysztof Ślęzak, ambasador marki Leica. Cudowny człowiek, jak zresztą było widać i słychać. Dziękuję bardzo. Dziękuję.